Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gry Surrounded. Ja jestem Reefers i zapraszam Was na moją przygodę. Moi drodzy, ostatnio zakończyliśmy tutaj w tym oto miejscu, w tym takim domu, na pięterku. Kurczę, czy ja tutaj wszystko przejrzałem? Muszę się upewnić, czy wszystko przejrzałem. Chyba to pomieszczenie na pewno przejrzałem. Ogólnie zrobiłem sobie porządki, jeśli chodzi o ekwipunek. Tutaj na przykład mamy lunchbox i mamy jedzenie. Tutaj w plecakach też porobiłem jakieś takie małe porządki. Oczywiście dziękuję bardzo za komentarze, które bardzo mi tutaj pomagają, bo oczywiście dowiedziałem się, że currently briefcase jest do pieniędzy, a keycard briefcase oczywiście jest do kart. Kart pewnie do otwierania bunkrów bądź czegokolwiek innego. Kurde, coś jeszcze chciałem wam... A no tak, no kurde, rotate, oczywiście, obracanie przedmiotów, no od angielskiego rotate, no że ja na to nie wpadłem. Cóż, no czasem tak bywa. Przeczytam jeszcze te książki, które... Och, kurde, zapomniałem zobaczyć, co to jest. Fitness full. Czyli tu będzie mi poprawiało fitness. Oczywiście maskę również można założyć, tylko oczywiście nie wkładałem tam, gdzie nie powinienem. Wkładałem tam, gdzie nie powinienem. Teraz ogólnie wygląda BDS. No, nie jest taki BDS, że hej! Sprawdźmy tylko te śmieci, zobaczymy, co tutaj znajdę jeszcze. Wow, small generator. Okej, zabieramy to. To wood plank. Bullet casings, flashlight, to akurat mam. Cholera, dobra. Nic tu chyba więcej nie mogę. No, tego keycarda briefcase sobie wezmę. I jeszcze coś miałem pokazać, bo tak sobie przeglądałem tutaj mapę, mając nadzieję, że coś znajdę. I właśnie moim oczom ukazało się to. Scavenger Safe Zone. I to coś mi tak delikatnie mówi, że to nie jest ten safe zone, o którym myślę. Ale trzeba będzie to sprawdzić. Nie jest to na szczęście jakoś specjalnie daleko. O, weźmy sobie kamerę, a co? To się przyda, gwoździe, krzesło, broken glass, lampka. Nie wiem, czy powinienem brać takie pierdoły. Ogólnie to nie chcę tego wszystkiego brać, bo to... Ja wiem, że to można pewnie sprzedać za dobre pieniądze. Tutaj mamy kolejną fitness. A, to już fitness już mam, to nie. Mamy kolejny plecak. I kłopot. Mamy kolejny plecak i przy okazji kłopot. Dobra, spróbujmy to zrobić to tak, że plecak wcisnę tu, zyskując trochę więcej miejsca. Okej, okay. Dobra, czyli mam dwa plecaki. Okej. Że ty jeszcze jesteś w stanie chodzić, to jestem normalnie w szoku. O proszę, tego nawet tutaj nie przeszukałem. O kurde, ile ciuchów. To służy do tworzenia koktajli Mołotowa. To się na pewno przyda. How to be light-footed. Increase your ability sneaking by... czytamy to. Czytamy. Dużo ciuchów, naprawdę dużo ciuchów. Wezmę sobie ten GPS, bo on pewnie pójdzie dobrze na handel. Nie będę jakoś tak specjalnie wszystkiego Oho, dobra, już lecie, kurde. Masz coś do powiedzenia? Oj, dobra, śpi, dobranoc. O, miałeś pieniążki, dobra. Jedzonko do lunchboxa, oczywiście. I lecimy do tego miejsca, które już tam właśnie zauważyłem, ten Scavenger Safe Zone, tylko... Muzyka się trochę tutaj podgłośniła, więc muszę uważać, by czasem nic mnie tutaj nie zaskoczyło. Chyba nie zaskoczy. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy lecieć drogą, czy nie, bo w sumie tak na drogach za bardzo nic nie ma. Cholera. O, zjedzmy sobie coś. Tak, póki mam jeszcze jedzenie, no to korzystam. Warto byłoby się też jeszcze napić. O, fantastycznie. Króliczek! Dobra, nie będę marnować amunicji na królika, no bez przesady. Ale przydałaby się jakaś jeszcze broń, nie? Dobra,
zombiakami nie chce mi się cackać. Idziemy do tego miejsca. Zobaczymy, czym jest ten właśnie safe zone. O kurde. Traktor. Nie, traktor. Traktor? Ty, to wygląda trochę na lokomotywę, kurde ty. Co tu licha robi? Lokomotywa. Znaczy nie, dobra, okej, okay, to jest... Nie, nie wiem co to jest, kurde. To nie wiem co twórcy mieli na myśli. Parowóz, powiedzmy. Może niech to będzie parowóz. Ale co tutaj robi? Nie wiem. Kolejne miejsce pełne zombiaków. O kurde, mamy sprintera. Dobra, zobaczmy to miejsce, bo coś mi się wydaje, że mogą tu być ciekawe rzeczy. Bo to jest całkiem spore miejsce. Dobra, jedzonko do lunchboxa. Oczywiście tego zabierać nie zabieram. Mamy tutaj paru crawlerów. Large Industrial Building. Aha, czyli to będzie coś związane z budowaniem. Bardziej myślałem, że to jest jakaś remiza czy coś, a to jednak nie. Okej, okay, pusto. Tu jest jeszcze jeden. Kurde, coś mnie... Aż kurde mać, akurat mnie musiał nos zaswędzić. Dobra, kolejny sprinter. O, trzeba przyznać, że mają niezły węch. Dobra, napiję się. Czy ten samochód mogę? Nie, mogę tylko go przejrzeć. A chciałbym właśnie go uruchomić. Dobra, gotówka, nic więcej takiego konkretnego nie ma. Chyba, że po prostu się nie skupiam na czymś. Ale to nic. Wyjdzie w praniu, wyjdzie z czasem. Kolejny plecak. Uuu, no to trzeba tutaj... Ile on ma? 5 na 5. A ten ma 4 na 5. Czy ja go mogę tutaj wsadzić? Oczywiście, że nie. No dobra, no to teraz zacznie się zabawa. Musimy jakoś go tu wcisnąć. Zrobimy to tak. Cyk. Generator. Dobrze, tutaj mamy... O! Ammo container. Nie wiem, czy takie... O, tape, tape, tape do czegoś był, kurde. Rider jacket. Dobrze, dobrze, dobrze. Nic więcej chyba tutaj nie potrzebuję, ale ta taśma, poczekajcie. Tutaj był coś takiego jak crafting i tutaj do czegoś potrzebowałem. Koktajl Mołotowa, właśnie. A ja mogę sobie stworzyć? Ej, mogłem stworzyć, tylko gdzie on się pojawił teraz? Gdzie on jest? Gdzieś się stworzył, ale nie wiem gdzie. O jest, dobra, mamy go. Możemy go dać pod G. Możemy go dać pod G? Nie możemy go dać pod G. Miejmy nadzieję, że będzie pod G. Na razie nie zamierzam tego rzucać. Loaded palette. Benzyna. Benzyna. Dobrze, dobrze, dobrze. Fantastycznie. Tylko teraz znajdź miejsce. W porządku, czyli mamy już benzynę. Teraz jeszcze trzeba znaleźć samochód. Pojazd. Tip measure. Taki złom też byłby potrzebny. Kurde mać, ile tutaj jest rzeczy do pozbierania, a kompletnie nie wiem co brać, czego nie brać, co zostawiać. Na co mieć wywalone, a na co nie. Ale te tejpy się przydadzą. Dobra, ta blacha. Cały czas tą blachę mi daje. Podejrzewam, że blacha będzie potrzebna do budowania bazy, tak więc może na razie się na tym nie będę skupiać. Tu jest całkiem niezły, pokaźny stos śmieci. Co? Kurde ty. Dobra, mamy hunting hatchet. Okej. Tylko, że ja niestety nie mam miejsca. Dobra, baterię sobie wezmę na pewno. Kurde, kilo by mi się przydał. Ajajajajajajaj. Brakuje miejsca, panie. To mogę wcisnąć tu. A kilo mogę wcisnąć tu. No i pięknie, dobra. Weźmy może ten gunpowder.
kiedyś jak będę tworzyć amunicję, to wiecie, no przyda się. Bo podejrzewam, że tu na razie nie ma żadnej kuchni. 9 mm magazyn, to się też przyda. Elektryk, o kurde, kable. Nie wiem. Czuję się, jakbym grał w Project Zomboid. Albo był początkowym graczem w Seven Daysie. Ja pierdzielę kolejne 9 mm amunicja, to się przyda. To wrzućmy, ale mamy tutaj kolejne plecaki. I kolejny kontener. I kolejny ten. Mów. Agregat. Ja pierdzielę. No, masakra. Jak ja mam to, kurde, zaraz rozkminić, co? Dobra. Można takie coś dropować? Dobra, dropni. Tego się napijemy. Dropniemy. Zróbmy tutaj miejsce na ten jeszcze jeden plecak. Żebym mógł go tu... O, właśnie, wcisnąć. Dajmy tu. Ło, kurde, ile miejsca. Dobra, cyk. I ten tu. I ten tu. I ja już się kompletnie nie połapię, gdzie co jest. Nie można stakować. Nie ma tak dobrze, mój drogi. Weźmy sobie może w ten sposób. Ja jestem pod wrażeniem, ile moja postać może unieść. Naprawdę. Chciałbym mieć tyle siły, co on. Dwa generatory. Dwa te... No, generatory. Dwa akumulatory. Co to jest, kurde? Człowiek sobie z jednym akumulatorem nie może poradzić, kurczę, a co to dopiero tutaj... O, kolejna świeca, dobrze. Nie wiem, czy to potrzebuję, ale wezmę. Gdzieś tam były gwoździe, ale dobra, już sobie to zostawię. Gunpowder gdzieś też był. Był, ale się zmył. Co, jak już wspomniałem, będę się gubić. To na pewno. Tak więc ogólnie z góry za to was przepraszam. Że tutaj będzie... Ej, no przecież on to tam było, kurde, on tego nie widział, co za ślepy. Kurde, ma okulary i nie widzi. No tak, nie widzę. Bo jak jest za dużo rzeczy, jak jest więcej rzeczy, jak dwie, to ja po prostu już tego nie widzę. Nie pytajcie, dlaczego? Po prostu tak jest. Zaczyna się chyba ściemniać, coś mi się wydaje. Czyli ogólnie lutowanie można uznać za udane. Wypadałoby naładować magazynek, bo... No, zawsze to cztery sztuki. No nie ukrywam, że czuć taki delikatny klimat tutaj. Może ja się trochę podleczę, bo nie mam cały czas pełnej stówki. Łudzę się, że coś tam znajdę, naprawdę. Tam, gdzie po prostu jest ten safe zone. Nie wydaje mi się, żeby to było to zadanie. Ale zawsze to jest safe zone. Więc będę tam bezpieczny. Kurde, idzie do mnie jakaś dama. Nie mam pieniędzy, co ty chcesz ode mnie? Ale ty masz pieniądze. No to kurde ty. O co ci chodzi? friendly, dobra. Friendly. Kurde, zapalę sobie tą latarkę. Ej, no ja też chcę mieć pieska. Ja chcę mieć towarzysza. Towarzysza podróży. Scavenging safe zone. Siemano. Ogólnie zrobiło się ciemno, więc może zanim tutaj... Wiecie co? Spróbuję, zrobię jeden eksperyment. Uf. Sleep. I sleep, po prostu sleep. No i proszę, i przetrwałem noc, i fajnie. Pick up. Podnieś. Dziękuję bardzo. Latarkę można zgasić, bo już tego nie potrzebuję. Mamy tutaj dwóch typów. Trader.
Some goods. Masz latarkę. Lornetkę, przepraszam. Nie latarkę, tylko lornetkę. Ale ogólnie tak to trochę lipa. Spodziewałem się, że trochę więcej rzeczy będziesz tu miał. No dobra, sprzedam tobie. Tak to się sprzedaje, bo nie wiem. Equip, inspect. Dobra, spróbujemy. Chyba sprzedałem. Dobra. Tą maskę też mogę sprzedać. Puste butelki sprzedaję. Siekierę sobie zostawię. Dobra, zobaczmy tutaj, co ja mam w tych śmieciach. No, na pewno mam jeden tutaj generator. No to na pewno generator sprzedamy. Zobaczymy, ile zyskam pieniędzy. Negan. Benzynę sobie zostawię oczywiście. Akumulatory, dobrze. Czyli ta, to jest rozwiązane. Tutaj coś jest? To jest kolejny generator, ja pierdziałem. To jest ten, chyba ten duży, large. Pewnie to będzie służył mi do zasilania bazy. O, te okulary mogę sprzedać. Te rurki. Może tą jedną manierkę sprzedam. Tu jest kolejna manierka. Ogólnie wszystko i nic. Tyle ma. Tyle wszystkiego mam. 3300 mam. Całkiem nieźle. To może wezmę tą amunicję, bo ona by mi się przydała. A weź wszystko. Ile straciłem? No, trochę straciłem, ale dobra, zawsze to jakaś amunicja. Do pistoletu się bardzo przyda. Okej, dobra, strzelają do kogoś, ale to luz. Officer! You've got that much? What intel do you have? Czym jest intel? Nie znam takiego słowa. Dajcie mi chwilę. Informacje wywiadowcze, zwiadowcze, takie tam. Czyli iść zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, wiecie co, na razie nie mam jakichś takich specjalnych pieniędzy, takich na takie rzeczy, więc może na razie odpuszczę, rozejrzę się, co tu jeszcze takiego jest. Tutaj mogę sobie ugotować coś, mogę sobie stworzyć, bo mamy tutaj crafting. Building station, block spawns, craft a variety of Boulderbless. Easy English. Mamy wędkę. O, proszę. Wędkę możemy stworzyć. O, do tego jest potrzebna lina. Fajnie, kurde. Tu mamy jakiś body armor. Weapon bench. O, to by się przydało. Kurde. Nie wiem. Tu chyba już nikogo, z nikim więcej pogadać nie mogę. O, to mogę sobie tutaj napełnić, fantastycznie. Napić się mogę, napełnić wszelkie butelki. Zjedzmy coś. Zjedzmy coś, szóstka. Dobra. Ty jakoś tak... Black Market Trader. What do you selling? Co to jest, kurde, kredyty? Obscure new currency used but a territory that's will still safe. Nowa waluta. Warta 1000. Nie, jestem za dużą cebulą jak na razie, więc sobie daruję. Czyli to jednak chyba nie było to. No nie, to nie było to. The safe zone. Szkoda, że... here I've been saved on. There's hidden here. I find the shopping. There should be path leading it from there. Shopping mall. There should be path leading to it from there. Shopping mall, czyli jakiś taki moloch sklepowy, coś, ale nie wiem, jakieś centrum handlowe, chyba. Jeśli tak to mam tak to mam rozumieć. Tutaj możemy sobie dać jakieś punkty. Distract the enemies. A tu? Combat roll. Player can combat roll out the way incoming attacks. Ej, chcę to. Oh yeah! Kurde! Jakby tutaj cytować słynnego klasyka. Kto wie, ten wie. Energik, pozdrawiam. Co
co my tu mamy? Poczekajcie, dajcie mi chwilkę. Dobra, wygląda to po prostu na zwykłe terytorium opanowane przez zombiaków. Już dobra, dobra. Chociaż, ej kurde, ona ma jakieś czerwone oczy. Co jest grane, kurde? To jest jakieś coś innego? Jakiś inny rodzaj zombiaka? Ja pierdzielu, to jest mocno! Ej no... Och... O, amunicję miałeś. Kurde, nie mam miejsca. Dobra, czekajcie, damy to tu. A co lubię robić syf w swoim ekwipunku? No nie da się, jest naprawdę trudno tutaj utrzymać jakiś ład porządkowy. Wiadomo, jakiś taki super plecak by wypadało znaleźć albo coś, chociaż tych plecaków to już mam naprawdę dużo. Ale martwi mnie to, że te zombiaki są takie jakieś czerwone. Dobra, jeśli będę tam stopniowo ich... Będę je delikatnie tam pojedynczo... Ała! No mnie pierdyknął. Auto injector. O kurde, apteczka jeszcze. O, leci coś do mnie! Dobrze, że muzyka tutaj mówi. Dawaj, cachaj go! Cach... It's... O, nie... Ach, kurde, macie. O szkurde, ale oni mają lód. O, amunicja do shotguna. Co to jest za miejsce, kurde, to jakaś... Nie, no to nie, ma żołnierzy, kurde, ale każdy z nich ma jakąś amunicję. Znaczy amunicję, albo jakiś taki, można powiedzieć, lepszy lód, albo co? No, ale pokonanie takiego jednego zombiaka zwykłym tasakiem, to musiałbym być szefem kuchni, żeby ich szybciej ciachać. Dobra, ej, hona tu. Ej. Kurde, nie udał się element zaskoczenia. Trzeba było po prostu... Ała! Nie, ósemka. Dobra, 70. Chyba jednak będę musiał zacząć używać tej amunicji. Ale dużo amunicji miałem, ho ho ho. Oż kurde, dobra, leci dwóch, trzech, oż! Help! Chłopaki, help! Cholera jasna, gdzie jest ta wieżyczka? Czemu ona nie strzela? Strzela, dobra, fantastycznie. Kurde, roluje ich na to. Oni padną kiedyś? Dobra, jeden padł. Ała! Oh no! O, ja pierdykam. Dobra, apteczka. Już. I chyba się trochę napromieniowałem. Co to za dźwięk? Ciężarówka jedzie? Ej, to jest jakiś... Samolot leciał. I dropa rzucił. O kurde, dobra, lecimy tam. Nie, 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 trzeba tam lecieć. Taka kurde... Dobra, poczekajcie. Bandaże sobie wrzucę. Ej, cholera, trzeba się spieszyć, kurde, bo to on dosyć szybko leci. Magazynek. Ładujemy tutaj. Dobra. 18. Ej, on na szczęście spadł niedaleko. Bo już się obawiałem, że to będzie, wiecie, gdzieś tam za wzgórzem. A to jednak mamy tutaj. Uhuu, mamy pierwszy drop. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest system dropów. A, już wiem, co sobie... Wiem, co miałem zrobić, a czegoś nie zrobiłem. Miałem... sprzedać ten oto karabin. On jest kompletnie mi niepotrzebny. Mam nadzieję, że tutaj nikt mnie nie zaatakuje. Jest na razie cisza, spokój. Dobra, no to... No to patrzymy. Poczekajcie, tylko.
Co my tam mamy? I oczywiście trochę mi to pewnie potrwa, żeby... Poważnie? Dobrze, że chociaż można to stakować. Ale to się zawiodłem. Poważnie? Nic tu więcej nie ma? Nie ma żadnego, nie wiem... No takie życie, no. O kurde, ja tu się nastawiłem na jakąś bazukę, wyrzutnię rakiet właśnie tego typu. Albo piłę motorową. A tu takie, no. Bez szaleństw, kurde. Proszę nie szaleć. Dobra, jeden magazynek sobie załadowałem. Teraz muszę sobie drugi magazynek załadować i wsadzimy je tu, żeby było łatwiej przerzucać. Ale źle. Dobra, po 19 pestek amunicji mam. I zaraz niedługo będę mieć kolejny level. Ale tamte zombiaki, no powiem wam, trochę nadszarpnęły moje zdrowie. To było tutaj? Tak, to było tutaj. Pytanie, czy to są wszyscy? Żeby mi tutaj żaden zaraz nie wyjedzie. Ale wygląda na to, że chyba to już jest spokój. Ammo... Search ammo container. O kurczę, to pewnie jakaś amunicja będzie. Fantastycznie, 7,62. O kurczę, muszę zrobić miejsce. Dobra. No to już nie ma miejsca na ten. Na co? Na apteczkę kolejną, na magazynek. W ogóle gdzie posiało ten jeden magazynek? Tutaj. Wszystko? Wszystko. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. Kurde, to jej niezły lód tutaj. Military crates! I tak po prostu sobie tutaj to leży. O, tactical helmet. O. Tu mamy medical container. O, do medykamentów. Załóżmy sobie ten właśnie wojskowy. O! No, ale się kurde trochę kiepści z tą maską. Nie podoba mi się. To jest Kanada. A to jest maska hokejowa. To jest maska hokejowa. Ale wiecie co, sprzedam to, bo średnio mi się podoba. Motion clip. To jest chyba coś. Weapon attachment. Aha, dobra. Do Mosina. Szukamy miejsca. Cyk. I ten kontener by się jeszcze tutaj przydał właśnie do medykamentów. No i ten kask sobie zostawię. Okej. Okay. Szukamy dalej. Proszę, medical. Przyda się. To już mamy trzy bandaże. Fantastycznie. Zobaczmy, czy jeszcze tutaj coś jest. Kolejny military. No dobra, to chociaż jakaś rekompensata za to, że ten drop był słaby. Military pants. Storage size. A ja mam tutaj cargo pants. 2 razy 2. To jest 3 razy 2. Uuu, dawaj mi to, panie. Dobra, zobaczmy, ile to ma miejsca. Gdzie jest cargo pants? Dobra, 2 razy po 4. Zajmujemy. No panie, kurde, teraz to można amunicję tu sobie ładować, kurde, przejdźmy całą, wszystko co mamy. Magazynek, 1 metr w razie W. No i pięknie, i mamy kolejny plecak. Kolejny plecaczek, fantastycznie. Niestety tu go wcisnąć nie mogę, więc zrobimy to tak. Cyk, cyk i cyk. Znowu amunicja. Dobrze. Military flashlight. O, to podejrzewam, że będzie coś lepszego. Dobra, to możemy zrzucić. Teraz pytanie, czy ja mogę baterię? Nie. Weźmy sobie ten. Zobaczmy, jaką to będzie miało moc przede wszystkim.
No, zdecydowanie lepiej wygląda chłopak. Ona nawet nie jest warta noszenia tego, kurde. Dobra, czy ja wszystko stąd opróżniłem? Chyba tak, bo zrobiłem rip clothing. Czy tu mamy wszystko? Medical crate. O, kolejny bandaż. Paramedic jacket. Dobra, jaki ja mam jacket? To jest 4x2. O, moment. Osiem. Kurde. Tu jest więcej. No tylko, że kurde. Jak ja będę wyglądać? Ej, sympatycznie. Dobra, bierzemy to. Otworzymy. Przerzućmy sobie tylko portfel, bandaże i ragi. Dobrze. No, coraz lepiej nasz przyjaciel wygląda, czyli to chyba jest wszystko tutaj. No to co, idziemy spieniężyć pewne rzeczy, które tutaj udało mi się zdobyć. Zobaczmy jeszcze tylko, czy te zombiaki... O, kolejna amunicja, biorę, przyda się. Kiedyś jak tam jakiś karabin znajdę, to się przyda. A wy co, grzybów szukacie? To do miasta polecam iść, a nie tutaj, kurde. Ej, tu jest kolejny drop? What? To ile tych dropów rzuca? Ja taki ślepy jestem, że ja go nie widziałem? O kurde. Gdzieś miałem ten kontener. Gdzie teraz? Pytanie. Nope. Gdzie ja to wrzuciłem, kurde, ten kontener? Z medykamentami. Pięknie, dobra. Wrzucamy. Filtry nawet mamy, proszę. To mogę wrzucić? Ajajaj, niestety nie. Szkurde, dobra, gdzieś to przerzuciłem przez przypadek. Gdzie to teraz jest? Tu. Ty, no kurde, zabieramy to. No i filtry nawet. No, ten drop był o wiele przyjemniejszy. Naprawdę, zobaczę, czy nie poleciały czasem trzy dropy. Ale to widzę, że takim dosyć dużym odstępie to poleciało, więc mogę raczej tego nie zauważyć. Mogę tego tutaj już nie widzieć. Chyba nie ma. Dobra, czyli drop rzuca... Dwie kratki. Dwie kraty. Dwa ładunki. O, dwa ładunki zrzuca. Okej. Okay. Sympatycznie, naprawdę sympatycznie. Wejdziemy tutaj, posprzedajemy pewne rzeczy i ruszymy dalej. Chyba trzeba będzie ruszyć dalej. Napić się. I posprzedam tobie tutaj właśnie te oto pierdoły, które udało mi się zebrać. A czym są te pierdoły? Na pewno ten karabin. Ten karabin. Dobrze. No kurde, to całkiem sporo miejsca mam jeszcze. No takich rzeczy nie będę tobie sprzedawać, bo one mi się tutaj naprawdę przydadzą. Lunchbox wygląda zacnie, dobrze wygląda.
Czy coś mogę kupić? No niestety nie masz nic takiego, co by mnie interesowało, mój drogi. Masz lornetkę, ona jest za 150. To wiecie co, wezmę sobie tą lornetkę. Jestem ciekaw, jak się tej lornetki używa. Na B? Ha! Easy English. Easy English. W porządku, moi drodzy. Ja się tu już z wami żegnam. Tak, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, kurde. Co prawda nie poszliśmy za daleko, ale zwiedziliśmy pobliską tutaj osadę zarażonych. Zrobiłem... Znowu drop? Ej, tam leci kolejny drop. Ale są rozrzutni, kurde. Zdobyliśmy dwa dropy. Nie wiedziałem, że tutaj jest właśnie taki jak tak zwany airdrop event. O, widzę, są dwa. Są dwa. Trzy! Kurde. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. I piszcie komentarze, jeśli macie jakieś uwagi, jakieś sugestie, jakieś podpowiedzi. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Cześć.